No to co, pogramy sobie dzisiaj w arenkę. Ja już grałem trochę, wbiłem tutaj 28 level. Mam oczywiście trochę hajsu, blisko 2k. Ja już się tutaj na szybkości ubieram. Problem jest taki, że do umpa chyba nie ma. O, sezamo. 120 wystarczy, daję jeszcze raz. Co to przebija? Trójkę. No, do tego umpa to ammo jest takie średnie, bym powiedział. Dobra, tu mi nie załadowało. Tyk. Dobra, mamy trochę ammo zapasowego. Ty, może zamiast tego meda wziąłbym te mniejsze. To w ogóle sel. To też sel. Dwa energole. Energole sobie damy 5-6. No i dobra. Chyba jestem ubrany. Jestem ubrany w czwóreczki. Naprawimy sobie to na szybkości. Dobra, max durability. I to jest też czwórka. Tego można było machę ubrać. No dobra, na razie to zostawię. Pytanie, gdzie ja mam questy? Wally. Wally. Wszystkie mam chyba na Wally. Tylko z umpem na Wally. Dobra, no niech będzie. Zobaczymy. Idę questy robić, więc pójdę do normala. Tylko problem z tą mapą Wally jest taki, że ona tak średnio działa, przynajmniej u mnie. Tam często na tej mapie statery występują, przez to, że ona jest po prostu większa od farmy, nie? A też mój komp nie spełnia minimalnych wymagań, musiałem trochę pokombinować, no ale miejmy nadzieję, że będzie ok. Dobra, szukam mi gierki. O, znalazło już mi kumpli. Ten bez hełmu, ten bez hełmu. No tak, średnio bym powiedział. I tak, mamy kumpla 26 level, 14 i 27. Opisałem, że ten 14 ma najgorsze itemy. Tak mi się wydaje coś. Ale czy tak będzie, to zobaczymy. Jaki będzie serwer? 70 pingu. Zobaczymy, może jeszcze troszkę spadnie. Dobra, jestem w gierce, niestety ping nie spadł. Czyli gramy na 70 pingu. A tutaj mam questa, więc sobie pójdę, zrobię tego questa, a oni niech sobie tam robią co chcą. Średnio mnie to interesuje, ja mam być szczery. Pyk. Mam auto. Full auto, mam full auto, dobra. Oni chyba ze mną idą, okej. Okay. Oni trzymają w tamtą stronę gdzieś questa, więc powinno być całkiem w porządku. Ja mało grałem tą mapę, więc też nie wiem, jak tutaj respy wyglądają. I czy tutaj nie może ktoś być, czy nie. Idę po prostu sobie tego questa zrobię. Wezmę ten itemek questowy. Tam gdzieś się walą po lewej. Tu na razie nikogo nie widzę nigdzie. O! Ktoś tu niedaleko wali. Mogę to schować? Mogę. Aha, dobra, to bot był. Whatever. Kolejnego questa mam tutaj. Ten sobie coś tam polutował. Ja w tym zwykłym trybie to głównie chcę sobie questy porobić. Żeby mieć spokój. A później można by biegać jakieś lockdowny i tak dalej, nie? Zobaczmy, co tu będzie ciekawego. Broń, ta. MP133. A to co to? 5K, o kurde, dobra, biorę. Biorę. Ktoś tu gdzieś jest? Chyba nie. Ten spadł teraz.
Ale wydaje mi się, że ktoś tam gdzieś chodzi. Chyba, że to oni tak tupią. Nie wiem, ale strasznie się tłuką. Dobra, schodzę na dół. Mam nadzieję, że się nie połamie. Dobra, udało się. Czy tu mamy coś do lutowania w tym domku? Coś tam niby jest, jakieś medy. Zobaczmy. Magic i bandażek. Dobra, no i ja tam mam questy. Ty. To gracz był. Ja myślałem, że to mój chłop, nie? Z mojego teamu. A to enemy był. Ja pierdziele. Ale to było giga dziwne. My jeszcze jeden, czy mi się wydaje? Nie, no chyba nie ma. O kurde. Nie mam ammo. Dobra, dobiłem sobie go. Czyli rzeczywiście słyszałem, że ktoś tutaj biegał. Pytanie. On ma tu gdzieś jakieś kumpli. I czy ja mogę go zlutować? Randomy mi raczej nie pomogą. O Jezu, serio, on z takim czymś przyszedł? Ty, fala za 20k. Dobra, mamy jakieś armor T2. Zobaczymy jeszcze co tu miał. Magic. Dobra, spierdzielamy. Idę do domku, się strzyję. Tutaj. Strzyjemy się. I polecimy dalej. Wyścika. Ale kurde, no i były statery, jak strzelałem w niego, nie? To jest właśnie najgorsze tutaj na tej mapie. Że ciężko się na niej gra. Właśnie przez to. Jakby on nie był takim nobem, to prawdopodobnie bym umarł. Dobra, jest git. Magazynek full. Questa mam tutaj. To mój biegnie? Ta. Dobra, plan jest taki, żeby tego questa zrobić. A co dalej, to zobaczymy. Czemu ten chłop tak się skrada? Ty, tam jest gość. Czy nie? Tak. Co było? To był chyba kumpel tamtego gościa. Tak mi się wydaje. Ale on nic nie miał. Czy miał coś? Nie no. Ktoś nic nie miał. Dobra, uleczymy się. Bardzo możliwe, że to był kumpel tamtego gościa pierwszego. Ty, kolejny. A to bot. Dobra. Czemu on aż tutaj przybiegł, ten bot? Nie mam pojęcia. Zahaczę sobie ten domek. Zobaczymy, co jest w tym domku ciekawego. Nic nie będzie, to lecę na questa. Kurde, ta gra by była
tak zajebista, gdyby nie te statery, naprawdę. Trzeba będzie w końcu kompika ogarnąć, bo jest giga ciężko. Dobra, tu mamy. I tu już nic więcej nie ma. Moi tam biegają. Dobra, no ja bym chciał jeszcze jednego questa zrobić. A wilki się walą. Tylko no ja z takimi FPS-ami i takimi spadkami. Tak kurde średnio na willę chciałbym iść. Jakiś gość tu chyba chodzi. Bo tak ktoś zabił. Z prawej ktoś wali z jakiejś snajpy chyba? Tam był bot. Ale wydaje mi się, że jeszcze ktoś do mnie strzelał. Nie mam pojęcia. Chyba, że to ten bot był rzeczywiście. O, czeka, bierzemy. Z lewej ktoś wali. Dobra, ja sobie robię kuścika. Cyk, jedno. Co tu jeszcze mamy? To ma... Aha, to. I to jest tutaj? Tak. Drugi questik. Jeszcze drugi objective w questie. Jeszcze jeden tutaj. Uwaga. Niby nikogo nie widzę. Możliwe, że to tamten bot wcześniej do mnie strzelał. Tam ktoś wali. Brzmi jak jakaś snajpa? Ale to chyba nie jest snajpa żadna. Dwaka, pięćka. To mój biega. Jak ktoś sam ten gdzieś wali. Tak jakby. Ja tam nikogo nie widzę. Gdzie trzeba zaraz zobaczyć. O co tam chodzi. To ile 900. Dobra, wezmę. No i w zasadzie tyle no. Tu mamy jeszcze small factory, port. Ten port bym jeszcze zrobił. Może z góry ktoś tam strzelał? Nie wiem, najgorsze jest to, że ja tam nie widzę nikogo, nie? A ktoś tam na pewno balił. Problem z tą mapą jest taki, że ta mapka to jest taka pod snajperkę, nie? Jakiś Mosin czy coś. To dużo odległości. Czy tam było, czy mi się wydaje? Lewy, jakby ktoś walił gdzieś tutaj.
Ale on tupie. No a to na dole tutaj ktoś jest? No nie, bo tam się nie da przejść. Idzie, idzie coś. No ja normalnie słyszałem, jak ktoś tu chodził. A nikogo nie widzę. Nie wiem, no na stówek ktoś tu powinien być. Nie mam pojęcia. Tu jakiś bot umarł. No nie wiem. Ty no? Tamtąd wali, ale to za daleko. A z takim celownikiem to nic nie zrobię. I tu gdzieś ktoś się wywalił. Ja od razu proszę go zlutować. Okej. Nie, na tą mapę to kurde. X2, X3 celownik musi być, bo to tak dużo odległości z tym moim celownikiem, to ja niewiele zrobię. Ja tego kolejnego questa chyba nie będę robił. Chyba po prostu pobiegnę na ekstrakt i tyle. Tu mamy ekstrakt niedaleko już. Coś tam pozbierałem, dwa questy zrobiłem, więc myślę, że można lecieć do ekstraktu. Coś tam się powystrzelali, więc może już nikogo nie spotkam. Pytanie, czy nie będzie jakiegoś ekstrakt kampera, ale osobiście jeszcze się nie spotkałem nigdy z żadnym ekstrakt kamperem. I teraz chyba też nie ma. Dużo głosów kiedyś było na ten temat, że jakby w Tarkowie była mapa, to byłoby bardzo dużo ekstrakt kamperów, no bo każdy by wiedział, gdzie są wszystkie ekstrakty, nie? Ale... Ale tutaj mi się wydaje, że wcale tak dużo ludzi nie kampi na tych ekstraktach. No wiele nie zarobiłem, bo ile nie wiem ile to było, 50k. Najważniejsze, że questy udało się zrobić. Dwa. Tego itemka będę musiał oddać. O, evencik też jakiś jest. Ogólnie oni na mobilce bardzo dużo eventów robią.
I bardzo dużo hajsu za darmo dają, nie? Bardzo dużo tych koenów. Dobra, jeden questik gotowy. I drugi questik też gotowy. Fajnie, dwa questy zrobione. Zobaczmy sobie, co my tu jeszcze mamy. Motel Farm. Zonko trzeba. Radio Station na Wally. I tutaj też Radio Station na Wally. Zobaczmy, co on ma ciekawego. Bo on ma czasami fajne itemki tutaj. Czwórka armor, który kosztuje 24k. Jakbyśmy go chcieli tak kupić, to kosztuje 18. Mała różnica. A ten plecak? 14. Ogólnie plecaki mam wrażenie, że są gigatanie. To się nie opłaca. Hełmik. 17. 9. Dobra, to możemy wziąć. Hełmik się przyda. A ten? Ten chyba nie. 15 i 17. Nie. Ta maska? 13. 12. Też się nie opłaca. Dobra. Pakujemy się. Coś tam nawet wydaje mi się, że wpadło. Clear. Medwash, tyle też nie potrzebuję. Bandaże, pyk, jakieś ammo. Zobaczmy w ogóle, po ile to. Cztery. Tutaj magazynek. Bliżka prawie. Modzik, piątka. Z takich droższych rzeczy chyba tyle. Jeszcze jakieś dziadostwa można powystawiać, bo ja i tak nie wykorzystam tego całego limitu na tym auction house. Oni jeszcze zwiększyli ten limit do 700, wcześniej było 500 tygodniowo i tam było można wystawić. Teraz mamy 700, także całkiem spoko. No i tam, powystawiane. Udało się coś zarobić. I na dzisiaj tyle.